Nie pij wódki, nie pij wina, kup se rower Ukraina. Witam serdecznie na kanale Prymanki. Dzisiaj zobaczcie, rowerek, wędka, plecak. Jadę zobaczyć za moimi okoniami. Nie ma nigdzie dojazdu. Tutaj jest zakaz, przez las nie można, a jest no ze 2 km trzeba by pedałować. No to mówię co, wezmę rower, wsiądę, będę raz, dwa. A jak pomyślałem, tak zrobiłem. Także kij w rękę, wsiadam na rower i lecę zobaczyć, czy te moje jesienne okonie się odezwą na moich miejscach. Jak będzie, zobaczy sami. No, gratów wziąłem wszystkiego tak optymalnie, jak najmniej. I jadę, zobaczę, chociaż pozwiedzam sobie kawałeczek. Na rowerze całkiem inaczej człowiek pozwiedza. Mógłbym od innej strony jeszcze i tam przejść się coś, ale tak sobie wymyśliłem i tak zrobiłem. Wsiadłem na rower i lecę. No, ciekaw jestem tych moich okoni, czy się odezwą. Nie byłem tam w tym roku, teraz tak jesienią, bo tam zawsze gdzieś we wrześniu, październik je łowiłem. Nie byłem tam ani razu. I wątpię raczej, żeby ktokolwiek był, bo tam pozamykane drogi są, budowa jest, nie ma jak tam po prostu się dostać. A rowerkiem to rowerkiem. Tak, tylko żebym nie zboczył z kursu. Tu gdzieś droga ma w prawo odbijać trzeba. No i zajechałem, tylko wędkę zmontować. Wędkę tylko zmontować i za okoniami. Piękna sprawa. Już jestem zadowolony z takiej wyprawy rowerowej. Na pewno będzie częściej taka akcja, że jadę gdzieś w niedostępne miejsca właśnie na rowerze. No ja już nad rzeczką. Rower w krzaki. A ja idę, montuję wędkę i idę porzucać. Ale przygoda. Piękna sprawa. No i patrzcie, raz, dwa rowerkiem i już jestem na miejscach. Woda malutka, zarośnięta jest, ale to nic. Mam tu takie miejsca swoje. Jak tu się nie odezwą, to nigdzie się nie odezwą. Siedzi, pierwszy rzut. Mówię. Jak tu się nie odezwią, to się nigdzie nie odezwią. A to szczupaczek. O, mały szczupaczek. Pierwszy rzut, patrzcie. Pierwszy rzut. I już. Wracaj do wody. Oby nie klątwa pierwszego rzutu. Mhm. Był się, spadł. No, kurczaki, spadł mi. Był. No, elegancki okonek. Spójrzcie, elegancja. Bra nie było, bo zdjęło mi gumeczkę.
Ale żbranie było. Zjadło mi. Zjadło gumkę. No nic, biorę rower, idę w inne miejsce. Dobra, rower odstawiłem, idę tu pod drzewko, bo tu też miewałem ryby. Zobaczymy, czy coś tu stoi. Ale woda mała, czysta. Tak to nie. Dalej trzeba rzucić. Ale zielsko już upada. No dobrze. Maluszek odprowadził obrotówkę. Trzeba przejść kawałek dalej. Siedź. Ale nieduży okonek. Taki nie za duży. Wracaj do wody. Ale mnie tu dawno nie było. Bardzo dawno. Spróbuję najpierw na obrotkę. Ale woda niczego sobie, nawet normalna bym powiedział. Nawet normalna woda. No to jak nie na obrotówkę, to zaraz próbuję na gumkę. Tam ich nie ma. Jeszcze zielska chyba za dużo. Jeszcze nie wylazły, ale zobaczymy. Po kolei tutaj. Cześć. O, i to fajny. Bardzo fajny. Okoń. Mhm. Piękny okoń. No spójrzcie, przepiękny garbus na tantę. Od razu wpadło, tylko od razu branie. No też normalny okoń. Wymiarowy. Normalny okoń na tantę. Jesienią tanta daje radę. Nie ma dyskusji. Dobra, jeszcze zobaczę tylko kopytkiem i idę dalej. Tutaj wrócę jeszcze. One się tu będą kręcić teraz. Jeszcze jest zielsko, to one chowają się trochę w tym zielsku.
ale się będą kręcić już. No, zdjęło gumeczkę. No nic, słuchajcie, będę kończył. Jakieś tam okonki wpadły, szaleństwa nie było, ale jeszcze chyba jest za ciepło. Jeszcze tego zielska jest sporo. Także czekam. Teraz mają być ze dwie noce chyba z przymrozkiem. Niech się woda schłodzi, jeszcze zielsko jeszcze zacznie bardziej schodzić, gnić i w końcu te większe okonie powinny wyleźć na bardziej dostępne miejsca. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. A ja idę po rower i jadę z powrotem. Rowerek jest. Także biorę rower i rura z powrotem. No nic, trzeba wracać. Fajnie było, ale niestety trzeba wracać.